Adamom. Teraz przechodzimy do części. Jak jeszcze nie? Jest diod. A, już się świeci teraz, tak. Dzisiaj, Wojtek, to normalnie jesteś zakręcany jakiś. No bo wiesz, ten Freddie Mercury i w ogóle. Aha, myślałem, że sesja i w ogóle. To też. Dziś premiera w tym tygodniu z wydawnictwa Mucha Comics to jest Przebudzenie The Wake. Dzisiaj przynieśliśmy też do radia, chcielibyśmy wam zaprezentować. Na początku parę słów, ponieważ ci z was, którzy nie śledzą jakby rynku komiksowego tak super na bieżąco, to nie wiedzą, aczkolwiek bardzo ciekawe zjawisko. Otóż rok temu, dwa lata temu pojawiło się na rynku polskim wydawnictwo Hachette, które zaczęło publikować wielką kolekcję komiksów Marvela. Na początku to było trochę takie zakręcona informacja, ponieważ poszczególne tomy były dublowane na polskim rynku. No, na samym początku całkiem spora liczba była dublowanych. Ale przez to jakby wydawnictwa takie jak Egmont czy Mucha Comics musiały dostosować swoją pozycję do zmian, jakie nastąpiły na naszym rynku. I tak jak on wszedł w New 52, w komiksy DC, a Mucha w komiksy m.in. Vertigo. I zaczęto publikować takie różne różności, rzeczy, które by prawdopodobnie tak szybko u nas się nie kazały. Na przykład Saga, tak, albo Chill. I dzisiaj Przebudzenie Scotta Snydera oraz Shona Murphy'ego. Jeszcze tak kończąc swój wywód, to chciałbym tak zaznaczyć, że przez to, że Mucha zaczęła kombinować się z tymi pozycjami, szuka mniej znanych, aczkolwiek wciąż utytułowanych pozycji, doprowadziło to do tego, że naprawdę w ofercie pojawiły się niesamowite rzeczy i wydaje mi się, że tymi zmianami, a raczej czy tymi zmianami, które nastąpiły i dostosowaniem się do rynku, to Mucha teraz jak najbardziej zasługuje, żeby zdobyć tą nagrodę wydawnictwa roku. I jakie pozycje będą dalej wychodzić, czy cały czas jakby serwować będą polskim odbiorcom rzeczy fenomenalne właśnie tej rangi, co Saga tudzież Czuł, no to zobaczymy, ale dzisiaj o Przebudzeniu. Tak. Scott Snyder, który jest niesamowity, jeśli chodzi o najnowsze historie z Batmanem, który w zasadzie zdobywa same laury i nagrody i w zasadzie wiadomo dlaczego, ponieważ Batmany są rewelacyjne. Tak. A Przebudzenie? Przebudzenie to jest jego autorska seria z wydawnictwa Vertigo, czyli imprintu DC Comics, gdzie mamy do czynienia z takimi komiksami już niepowiązanymi z tym głównym mainstreamem, gdzie artyści mają tą swoją swobodę autorską. No i Scott Snyder nam prezentuje komiks w stylu, w jakim czuje się najlepiej, czyli taki horror, dreszczowiec, historia pełna niepewności, strachu. Razem z rysownikiem Seanem Murphym, którym... Tak, Seanem Murphym? Nie pomyliłem się? Tak. Z którym też pracował przy Amerykańskim Wampirze, tworzy naprawdę niesamowitą nastrojową historię. Jeszcze kolory do tego Matt Hollingsworth. Tak jest. Dodał. Bo na okładce go nie ma, ale z tyłu... Właśnie to jest też fajne. Bardzo lubię i tak powinno być z każdym komiksem. Zawsze powinna być notka o autorach z tyłu. Tak, to jest bardzo przydatne, szczególnie jeśli coś kojarzymy, to co zobaczyliśmy i się nagle potem okaże z notki, że faktycznie czytałem ten inny komiks, który ta osoba rysowała, albo kolorowała, albo nakładała tuż. Tak, że to Snydera kojarzymy z New 52, z takich komiksów jak Severed, Posoracz Marzeń, Amerykański Wampir, Przebudzenie The Wake. Zastanawialiśmy się bardzo, ile możemy powiedzieć na temat tego komiksu, ponieważ jakby początek to jest taka tajemnica, że przebudzenie, to już zdradza, o co chodzi, to jest taki metafizyczny tekst nawiązujący przecież do fabuły, przebudzenie, coś się musi przebudzić. Tylko pytanie co? Z tyłu jest, że pory z głębin, także możemy powiedzieć. Tak jest. Potwory z głębin, super. To nie będzie żadnego spoiler alertu, potwory z głębin. I w celu tym, żeby właśnie się dowiedzieć, co jest nie tak, poznajemy główną bohaterkę, która się nazywa, teraz żeby nie przekręcić, Lee Archer. To jest w ogóle, to jest swoją drogą bardzo ciekawe. Tu mamy, ponieważ sama historia ogółem jest jakby podzielona na kilka segmentów czasowych, jak dokładnie podzielonych, to nie zdradzę, niech to będzie niespodzianką dla czytelnika, ale w każdym z tych segmentów mamy do czynienia z postacią kobiecą w roli głównej, z silną postacią kobiecą, czego w komiksach nieraz brakuje. I co
najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jest przede wszystkim bardzo dobrze napisana. No i mamy do czynienia właśnie z tutaj główną bohaterką Lee Archer, która jest wezwana do właśnie zbadania owego symptomów tego przebudzenia, o którym właśnie mamy, dowiadujemy się z tytułu. I wraz z ekipą innych specjalistów mają badać tą sprawę. No nie wiem, nie chcę jakby tak, zdradzać. Problem, tak, bo to jest... Mamy ekipę, mówiąc wkrótce, mamy ekipę naukowców, którą muszą zbadać coś nadnaturalnego, coś, co pojawiło się nagle i nikt nie wie, o co chodzi. I to jest taki nasz jakby punkt wyjścia w tym wszystkim. Teraz śledzimy losy tych bohaterów i razem z nimi, patrząc z ich perspektywy, razem z nimi odkrywamy tajemnice grozy całego tego właśnie zamieszania. I nie da się ukryć, że narracja w tym komiksie przez Snydera i to, jak właśnie kolejne etapy tej historii przebiegają, wciągają i naprawdę tworzą niesamowity nastrój grozy. I jeśli chodzi o nastroje grozy, to ja bym dwa porównania przytoczył. Pierwsze to Obcy. Tak. Bardzo dużo podobieństw, ponieważ przebudzenie, powiedzieliśmy, że potwory z głębin i akcja bardzo szybko schodzi na dno oceanu, do tajnej bazy wojskowej i mamy zamknięte pomieszczenia. Też ta silna postać kobieca, główna bohaterka, co bardzo przypomina film Ósmy pasażer Nostromo, czyli te klaustrofobiczne, tak, zamknięte pomieszczenia, tylko tutaj za ścianą jest woda, pod ciśnieniem oczywiście, a w filmie było próżnia, bo akcja działa się w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej. Także tutaj pierwsze porównanie, pierwsze nawiązanie jakby łączące się z serią Ridleya Scotta. No z tym filmem Ridleya Scotta, a drugie to skojarzenie to z horrorami Junji Ito wydawanymi przez JPF. Dlaczego? Ponieważ komiks Przebudzenie składa się z 10 zeszytów. Mamy tutaj jakby dwa wielkie rozdziały. I pierwszy to jest właśnie akcja dzieje się na tej platformie wojskowej, a druga... No mamy przeskok po prostu. Mamy przeskok, mówiąc... akcja dzieje się trochę później, aczkolwiek ci z was, którzy... bardzo podobali sobie sposób pisania horrorów Junji Ito, to jak najbardziej odnajdą się również w Przebudzeniu. Dlaczego? No tutaj, kurczę, jakbym powiedział, na czym polega jakby charakterystyka tworzenia horrorów, klimatów grozy przez japońskiego twórcę, no to by doszło do niesamowitego spoileru Przebudzenia, który dzisiaj tutaj przynieśliśmy do radia, więc no podaruję sobie. Tak. Aczkolwiek tutaj wiele podobieństw. I w drugą stronę, jeśli spodoba mi się Przebudzenie, to zachęcam do tego, żeby brać komiks Junji Ito, ponieważ jest ten sam sposób opowiadania historii. Ale na końcu Scott Snyder mi się wydaje, że trochę przeciągnął, ponieważ on tutaj poszedł, jakby za bardzo rozłożył skrzydła. No, co to za frazeologiczne rozłożył skrzydła? Czy tak to... No, popłynął za bardzo, moim zdaniem, trochę... To się czytelnicy przekonają o tym samym, bo ja też, szczerze mówiąc, mam taki jakby lekki dystans do tego samego zakończenia, ale, no ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych komiksów, kiedy właśnie fabuła leci swoim torem, leci i właśnie dochodzi do momentu, w którym już jakby mamy jakby zakończenie tego wszystkiego, rozwiązanie tych wszystkich wątków i jakby nie do końca satysfakcjonuje mnie zakończenie, to wtedy mam to uczucie, że jeszcze raz muszę przeczytać ten komiks, wiedząc już to, co już nabyłem w trakcie lektury. I wtedy czytając drugi raz, nie dość, że jest fajniej, ciekawiej, to jeszcze jakby pozwala lepiej jakby trochę jeszcze raz... odebrać to, co autor miał na myśli. No ale okej, to pierwsze zdanie z opisu na okładce tylnie. Nikt nie podejrzewa, że od starożytności ludzkość pada ofiarą działań tajemniczych stworów z otchłani. No tak, ale to jest odwołanie... No to, że on tam nawiązuje do tej starożytności, to tak... No... Na początku to dodaje smaczku, bo mamy tego faceta, który zajmuje się folklorem, mitologiami, on tam potrafi przywołać faktycznie jakieś tam wydarzenia z przeszłości. Tak, aczkolwiek Snyder za bardzo rozwinął ten wątek, moim zdaniem, i troszkę jakby ten finał stracił na klimacie. Znaczy, trzeba zwrócić uwagę na to, że ta jakby jedna część i druga dosyć mocno się ogółem od siebie różnią. No nie chcę tak jak tak, mówić szczegółowo. Po pierwsza część tego komiksu jest fenomenalna, druga to już jest kwestia gustu, tak bym to określił. No myślę, że tak. Mnie się ta druga część również podobała, była po prostu troszeczkę inna, no bo wiadomo, nastąpiła pewna zmiana i ona wynikała z fabuły i dla mnie to jak najbardziej jest akceptowalne, nie? No tobie na przykład nie szczególnie podeszło z tego, co widzę, a
ja to na przykład, ja to kupiłem, o, w ten sposób powiem. Ja wertowałem kartki z taką samą ciekawością, jak przy tym, jak przy tej pierwszej części. No tak, tak, no bo jakby on potrafi kreować tą atmosferę, tą narastającą ciekawość w czytelniku, jak najbardziej, to oczywiście. Tylko, że ten finał, kurczę, podczas lektury ma się ten taki apetyt na to, żeby końcówka powaliła na łopatki, aczkolwiek właśnie Snyder poszedł w taką stronę, że myślę, niewielu ludzi się spodziewa takiego zakończenia. I być może to jest no właśnie tego, że spodziewaliśmy się czegoś wielkiego, nie wiem, wybuchu, jak to nazwać, nie zdradzając jakby czegokolwiek. No wiesz, ja... Dostajemy troszeczkę inną potrawę i jakby... No tak jak powiedziałem, kwestia gustu. No, ja, słuchaj, no ja mam nastawienie takie do komiksów. Nigdy nie mam jakichś specjalnych przewidzeń, czy tam nastawiania się na coś. Po prostu biorę wszystko tak, jak jest i potem o tym myślę, a nie robię sobie jakiś, wiesz... przewidywań, czego się mogę spodziewać, tak jak teraz ty to powiedziałeś. No. Wolę z otwartym umysłem, bo no, ciebie trochę to rozczarowało, ja natomiast nad tym się jeszcze nadal zastanawiam. Będę musiał po prostu drugi raz jeszcze przeczytać. Tak, także macie tutaj dwa podejścia, jest Wojtek, jest Filip. Mnie rozczarowało, Wojtka nie rozczarowało. Jak będzie z wami, sprawdźcie sami. Weźcie przebudzenie The Wake do ręki z wydawnictwa Mucha Comics.